Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek z naszego B-Worlda i ze mną jest oczywiście Woski. Oczywiście na kanale dawno B-Worlda nie było, ale tak, ogólnie musimy pomyśleć, a nie, na początku to koniecznie musicie zostawić kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie, żeby ta seria dalej się na kanale pojawiała, bo musimy pomyśleć, co dalej z tą serią robić, ponieważ kończą nam się pomysły na serię i nie wiemy z Woskim, co tutaj dalej działać, bo chcieliśmy troszkę... Jakby na razie mamy te dinozaury, mamy ten park, ok, wszystko fajnie, trochę portali było, trochę różnych miejsc pozwiedzaliśmy, natomiast chcieliśmy z Woskim przejść w kosmos, gdzieś tam w kosmos się przenieść, tylko po prostu na razie nie możemy, bo nie możemy znaleźć odpowiednich modyfikacji, aby w kosmosie sobie tam zacząć grać, ale właśnie myśleliśmy o tym i możecie napisać w komentarzach, co o tym myślicie, czy wam się taki pomysł podoba. No i co, kolejny odcinek z B-Worlda, ile Woski, chodź tutaj, bo ciebie w ogóle nie ma, musisz być trochę aktywny, musisz coś mówić. Powiedz mi, kiedy ostatni odcineczek... O, od razu sprawdzimy, czy oglądasz moje odcinki. Kiedy ostatni odcinek z B-Worlda się na kanale Stevie pojawił? Możesz powiedzieć wszystkim. Trzy tygodnie nie było tego odcinka z B-Worlda. Jak to w ogóle możliwe jest? Powiedz mi, Woski, jak to wyszło? Jak to wyszło, że nie było tyle czasu odcinka? Zbyt leniwy byłem. Tak, ale odcinek się pojawił, także jest, to jest... Znaczy, to nawet chyba nie chodzi o to lenistwo, tylko bardziej o to, że nie mamy już co za bardzo nagrywać. Ale tak, przez te trzy tygodnie, jak nie było odcinka, to za dużo się tu tak naprawdę nie zmieniło. Natomiast zmieniło się to, Dwa tygodnie temu był ostatni. Tak, dwa tygodnie temu był ostatni odcinek, czyli już naprawdę bardzo dawno temu. A właśnie, bo Woski już do siebie odcinków z B-Worlda nie nagrywa na razie. Na razie odcinki z B-Worlda obejrzycie tylko u mnie, a u Woskiego, tak jak Woski mówi, miesiąc temu na kanale miał odcinek, także bardzo dawno temu. Dobra, zobaczcie, dobrze, że zrobiłeś dzień. Zobaczcie, mamy tutaj dinozaury, w poprzednim odcinku położyliśmy sobie tutaj jajka tych dinozaurów i zobaczcie, jakie tutaj giganty nam się wykluły z tych jajek. Ten to już w ogóle jest gigantyczny, ten tak samo, ale chociaż takiego chyba mamy, czy nie? No, nie, chyba ten nie, sam, co... Nie, to inny. To jest trochę inny, ale tak jak widzicie, również jest agresywny. Wszystkie dinozaury tutaj są mega agresywne. I mamy jeszcze tutaj takiego dinozaura. I właśnie, Woski gdzieś mówi, że tutaj był, za odcinkiem mówił, że gdzieś tutaj jest dinozaur, który uciekł. To jest ten dinozaur. Tutaj był jeden. Tylko, tak, tutaj był jeden, tutaj jest jeden, tutaj był drugi, którego właśnie nie ma. I zobaczcie, gdzie on jest. Tutaj sobie biega, stary. Tutaj sobie biega, on jest mega agresywny. Nie ma co do niego podchodzić, bo... Już go nie ma. Już go nie ma. Dobra, był mega agresywny, nieważne. No, ale tak jak mówię, mamy te trzy dinozaury nowe, się pojawiły w naszym zoo i na razie myślimy, co dalej tutaj z tym robić, bo zoo chyba już rozbudowywać nie będziemy. Klatek chyba nowych też stawiać już nie będziemy i dalej się zastanawiamy, co z tym wszystkim robić i właśnie myślimy nad tym, żeby przenieść się w kosmos i w kosmosie sobie podziałać i pobudować, potworzyć i tak dalej, i tak dalej. Drugi sezon tak powoli zrobić. Tak, jakby będzie drugi sezon B-Worlda, jeszcze na razie tutaj zastanawiamy się, myślimy nad tym, cały czas, no i zobaczymy. Dobra, co na dzisiejszym odcinku? Dinozaury wam pokazaliśmy, także zobaczcie, mamy trzy dinozaury wyklute i teraz na tym odcinku właśnie pytanie, co robić. Zaraz coś na pewno wymyślimy. Tak jak mówię, mamy totalną pustkę teraz w głowach naszych, nie wiemy totalnie, co tutaj nowego wam pokazać, ale za chwilę będzie cięcie i coś na pewno fajnego wam pokażemy. No i najgorsze to brak czasu. Teraz. No właśnie, to jest też mega słabe, bo brak czasu, Woski ma szkołę, no ja na razie nie, na razie ja mam więcej czasu niż Woski, dlatego ja się do Woskiego dostosowuję i tak jak Woskiemu pasuje, tak to odcinki nagrywamy. Okej, także plan jest taki, że zajmiemy się na tym odcinku wampiryzmem, po prostu pobawimy się w wampiry. Jeśli nie widzieliście osobnego odcinka z wampirów, to będziecie mieli linka w opisie, możecie sobie ten odcinek obejrzeć, bo to był jakby, przedstawiłem wam, nawet chyba Woski był na odcinku. No byłem. Przedstawiliśmy, tak, Woski zawsze jest na odcinkach, także przedstawiliśmy wam na odcinku całą tą modyfikację, natomiast ona się nam tak spodobała, że postanowiliśmy się zająć nią również w tym odcinku. I plan jest taki, tak, Woski na pewno mówi... nie mamy planu innego.
No to też. I plan jest taki, słuchaj mnie teraz, Woski. Znaczy to Woskiego plan tak naprawdę jest. Plan jest taki, że musimy znaleźć, co musimy znaleźć? Łowców wampirów i jak to, i co to tam dalej było? Łowca wampirów musi nas za... No i tam chyba będą się respić te wampiry. No dobra, w każdym razie idziemy na razie tam, gdzie są łowcy wampirów. Też na którymś odcinku z Beworlda tych łowców widzieliście. Także wszystkie odcinki musicie od początku do końca obejrzeć z Beworlda. To wtedy będziecie wiedzieli, co się działo w tym sezonie od samego początku. Ale lecimy już do tych łowców. Oni gdzieś tutaj byli, także... Uuu, co to za skrzynka? Pewnie jakaś pułapka, nie? Nie wiem. Uwaga, znaleźliśmy jakąś randomową skrzynkę w drzewie. Woski może się otworzyć. Proszę bardzo. Nie, ty otwórz, ja się boję. TNT, TNT! Ej, czemu? Wybuchło. No? Ale to oszukane było, stary, o co tu chodzi? Czemu to nie wybuchło? Nie... O! Ale jest dźwięk. Ej, jaka fajne. Czekaj, no zaraz wszystko. Wybuchnie, zaraz wybuchnie. Coś musi być zepsute. Zabrałem wszystko. A tam jakaś owca była, stary, taka no, chyba. Mam to owce. Poka tą owce, poka mnie to. Tu, ej, w ogóle... Masz tu owce. Dlaczego to nie było wybuchu żadnego? Jest dźwięk TNT wybuchającego? Skrzynka nas, stary, strollowała. Skrzynka nas strollowała. Teraz normalna jest. Dziwne. Już nie ma, nie? No, no nieważne. W każdym razie jakieś tam itemki były, ale patrzcie, mamy tutaj naszych łowców wampirów i teraz pytanie, co z tymi łowcami tutaj dalej zrobić? To są właściwie zabijaki wampirów. Ten, czekać na wampiry. Mówisz? A te wampiry się tu pojawią? No, chyba tak, zgaduję. No to próbujemy w takim razie. Zobaczymy, co tu będzie, bo ja wiem, że potrzebujemy strzykawki. Jakby musimy sobie wstrzyknąć coś takiego, żeby po prostu zamienić się w tego wampira. Kły wampirów, aha, okej. Okay. W każdym razie zaraz to ogarniemy, tak myślę. Ten fajnie wygląda. I dlaczego one się od nas odsuwają? Halo, halo, siemaneczku! My przyszliśmy... Przyszliśmy pomóc wam powybijać wampiry i teraz... Namiot zabrałem wam, sorry, Maćku. One się spełnią, nie? W tym namiocie chyba. Dobra, nie w każdym wiem. Razie czekamy na noc i zobaczymy, co się dalej wydarzy. Okej, okay, także mamy noc i teraz... pytanie. Wampirów. Pytanie wampiry. Właśnie, czy znajdziemy tu jakiegoś wampira, który ma nas ugryźć i zaraz się okaże, czy... Gdzieś te wampiry będą, jak nie będzie, to może być ciężko i wtedy nie wiadomo, czy cokolwiek tutaj uda nam się wam pokazać. Kolejni łowcy. Weź tak, stary, stań gdzieś na środku i halo, halo, wampirku, ugryź mnie, weź tak się gdzieś pokaż. Halo, dobra, halo, Woski. Wampir, halo, Woski jest przynętą, halo. Zobaczcie. Halo. Ale coś tych wampirów halo. Nie widać, powiem wam. Coś chyba cię nie chcą, te wampiry. Mamy tutaj mało łowców. Tuchu. Mamy tutaj łowców, ale wampirów niestety brak i myślałem, że tu się zrespią, skoro ten... No właśnie też no myślałem, nie? No powinny się spełnić tak naprawdę przy tych tutaj ziomeczkach. O, ale coś teraz zrobił im, nie? No teraz to na pewno tutaj nic nie przyjdzie. Zapomniałem. Teraz to już na pewno żadnego wampira tu nie będzie. Rozwalamy. Nie rozwalaj im tego! Może tu przyjdzie coś zaraz. Ale serio, wampiry by mogły się pojawić. Wampiry, gdzie jesteście? Pokażcie się tutaj. Nie ma wampirów i nikt nas nie chce ugryźć. Tutaj tych ziomków jest. Okej, okay, słuchajcie, nie możemy znaleźć wampirów, niestety, także mamy mały problem i wpadliśmy na taki pomysł, bo piszecie w komentarzach często, że jest klepa Minecraft między nami, także postanowiliśmy sobie takie, właśnie, jak na, bo czasami też na live'ach u Woskiego jest takie właśnie bitki, to słuchajcie, ja proponuję zrobić coś takiego, że po prostu z Woskim, gdzie ty Woski jesteś tutaj? Jestem tu. Po prostu z Woskim sobie zrobimy taką bitkę w Minecrafcie, jak to czekaj, zrobię arenę. Piszecie w komentarzach i tak, zrobimy jakąś arenę tutaj. Mamy tu arenę. To niezła arena, weź ją trochę szerszą zrób. I wiesz, się po prostu taką sobie bitkę zrobimy, a w następnym odcinku zobaczymy. W ogóle nie chcieliśmy zrobić te wampiry, myśleliśmy jeszcze o superbohaterach, ale to wymaga troszkę więcej czasu i troszkę za ciężkie to wszystko jest. Tym bardziej, że nie używamy tutaj game moda, gramy bez game modów, także wszystko na legalu robimy, także wszystkie przedmioty, które trzeba zdobyć, to po prostu wymaga wszystko czasu. Także na ten moment zrobimy sobie taką bitkę, daj tutaj tylko po armor, jakiś tutaj, bo ja wiem, że te bitki wam... O stary, ile ja tu nazbierałem syfów, nie? Czekaj, ja sobie to pozbieram. Tak, ten armor na razie... W tym armorze,
No, ten czerwony armor jest mega. W ogóle dwie pary spodni mi rzuciłeś, co ty mnie tutaj... Hełmik. Hełmik, a dobra, mam hełmik, dobra. Wszystko mamy i możemy zaczynać bitkę. Daj może jakieś złote jabłka, czy nie, czy bez złotych jabłek, okay. Po prostu taką bitkę. Dobra, to co, trzy rundki, co? Trzy rundki, po trzy rundki. No, mam tylko dwa złote jabłka, to może lepiej nie. Ale nie, no to nie. To dobra, no ej, ale serio, to w tej zbroi się tak wolno chodzi? Czy to jest normalny minecraftowy hud teraz po prostu? Normalny. Aha, bo to widzicie, jak ma się tą czerwoną zbroję, to się mega szybciej chodzi. Dlaczego ty jesteś wyżej? Ja chcę być u góry, bo zawsze jest lepiej wyżej być. Dobra. A Star Wars oglądałeś? Czy jesteś gotów? Tak, w Star Warsach jest tak jest, że co, że wyżej to lepiej? Czy co? Boski, no, widzicie, Boski się naoglądał uniwersum Star Warsów i teraz tutaj myśli, że jak będzie wyżej, to ze mną wygra. Dobra, słuchajcie, jako że Woski zawsze ze mną wygrywa we wszystkich gierkach, we wszystkich sytuacjach, to teraz mam okazję się wykazać i pokazać mu, kto jest lepszy, bo jak nagrywam odcinki z CS-a... Czekaj, dam ci złote jabłko, takie enchantowane. Nie, porówno się lejmy. Ty, tak jak, bijemy się porówno, tak jak ty, to takie, albo dobra, daj, ja bo, ty jesteś lepszy. Mam moce tego, Kapitana Ameryki. Co? Jakie moce? Nie było mowy o żadnych mocach. Zapomniałem się o tym. Serio? Daj to jabłko zenchantowane i możemy zacząć bitkę, także okay. Bitka Minecraft, zaczynamy i poczekaj, jeszcze mnie nie bij. Dobra, możemy zaczynać. Okej, no co, chodź tutaj, ja do ciebie nie będę podchodził. Stejki dam. Na. Teraz zlupuj to. Dobra. Dobra, dawaj. Gotowy? Trzy, gotowy. Dwa, jeden, go! Oho, jak bieg... Nie, chodź tu na górę. Dobra, rush. Fajne animacje są tych postaci tutaj, to jest kozackie. Także, zobaczcie, mamy klepę Minecraft i oczywiście... Stój, może ustawimy sobie tu spawn pointa. Ja już cię prawie zabiłem, a ty mi mówisz stój. Czemu ty masz całe HP? Ty coś mnie tu okłamujesz. Czekaj, ja cię muszę uderzyć, zobaczyć, czy ci w ogóle HP schodzi. Ty się leczysz czymś. Ej, ty się leczysz? Czym ty się leczysz? Okej, okay, to ponownie, dawaj. Klepa Minecraft. Podejście drugie i ostatnie, także lecimy. Dobra. A, jeden, go. Ja co, raszuję tu. W Minecrafcie trzeba raszować, stary. A wiesz, że ja mam to, nie? Pamiętałem o tym. No, spróbuj tylko. No, ciężko strasznie się wchodzi. Zaraz mi się jabłko skończy i będzie koniec. Nie mogę trafić nawet. No. To samo, ale stare animacje tych postaci to są naprawdę koza. Ej, ile ty bijesz? Ja nie gram w tą grę, ja nie mogę z tobą nigdy, nic nie mogę z tobą wygrać. Ja nie wiem jak to jest, stary, zawsze muszę przegrywać. Jestem u ciebie w tym bunkrze twoim, gdzie są portale i gdzie jest bunkier i gdzie tutaj sobie schodzi indyk jakiś. Dajesz mi drugą szansę na walkę z tobą i to w czerwonej zbroi? No, naprawdę? Jeżeli przegrasz, to naprawdę jesteś słaby. No to, bo ty coś podejrzany tu jesteś, ty sobie musisz jakiś tu używać, jakiś komend, które cię leczą, bo to jest mega dziwne, że ty... Trzy, dwa, jeden. Dobra, lecimy. To jest mega dziwne, stary, że ty zawsze ze mną musisz wygrywać. Gdzie ty jesteś? Tu i tu. Mało damage'a ci zadaję teraz. Okay. No ale. Wyrównana walka. No dobra, teraz się regeneruje HP i to dosyć fajnie. No i teraz się nikt nie pozabija, stary. Klepa Minecraft. No, klepa Minecraft, tak jak chcieliście, to macie. O! Ale wpadłem. Ja mogę latać, ja zapomniałem, że ja mogę latać. No a co ty się lata, nie wiesz, że nie wyjdziesz. Poczekaj. Ej, ja stary... w złotej zbroi jestem, to... Ej, czekaj! Implant. Co czekaj? Nie ma czekaj, bijemy się, to się bijemy! Bez klaty! Oho! No czekaj, jeszcze lepiej, bez zbroi! Zobaczymy, jak szybko mnie zabijesz. A? Tylko mam mocę Kapitana Ameryki i diamentowy miecz. A, to dlatego ty jesteś taki, że tobie się HP regeneruje, bo ty masz moce. No to... Ej, to dlatego ze mną wygrywałeś. Ty oszust! No bo ale, bo ty masz jakieś, nie wiem, coś masz założone na siebie, że tobie HP się regeneruje, tak jak mnie. No to ci tak regeneruje HP. Ale okej, już zostało mi zwykłe... O nie! Teraz to już słabo trochę. Jeszcze ucieka! Wyhilujmy się. Chodź tutaj.
Okej, okay, udało się. Udało się w końcu na tych twoich mocach. Ale to ty mnie oszukałeś na samym początku, bo ty byłeś od początku lepszy. Tak, teraz ja był teraz, no ale to i tak było, nie, było nierówno, stary. A może i tak, nie wiem. Dobra, chodź tutaj do mnie i zobaczcie, udało mi się zabić Woskiego, ale to takie było trochę niewyrównane to, totalnie. Zobaczcie, zobaczcie, ile Stevie Minecraft ma śmierci, a ile Woski ma śmierci. No i to jest normalne, no, no spoko. Okej, okay, także słuchajcie, mamy nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Kolejny odcineczek z Beworlda, ze mną był oczywiście Woski. Na kolejnych odcinkach musimy zacząć myśleć coś innego, ogólnie właśnie pomyśleć nad drugim sezonem tego Beworlda, także no zobaczymy. W każdym razie zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Trzymajcie się, hej! Cześć!